Siemanko, jestem Julia i chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na mój filmik, w którym Wam pokazuję, jak sobie urządziłam mieszkanie. Jak wiecie, niedawno się przeprowadziłam. Jeśli nie wiecie, to zapraszam na mój ostatni film. Większość rzeczy jest już zrobiona. Zostały tylko takie rzeczy, takie pierdoły, bym bardziej powiedziała. Ale to w tym miesiącu jeszcze jedziemy do Polski po te rzeczy. Ale stwierdziłam, że już teraz dla Was nagram ten film i zobaczymy. Może dogram drugą część z tego, nie wiem. Jeszcze będę musiała to przemyśleć. A na razie Was zapraszam do tego filmu. Tutaj mamy drzwi wejściowe. Od razu po wejściu widzimy drzwi. W pierwszym pomieszczeniu mamy taki schowek. Tutaj też mamy jakiś odkurzacz, mop, deski na snowboard, snowboard, jakieś walizki. I mamy tajne pomieszczenie, którego się troszeczkę boję, bo tam nic nie widać, nie ma światła. I drzwi tak skrzypią, jak w horrorach. Tutaj jest łazienka, ale łazienkę pokażę na koniec. Korytarz. Ta szafa początkowo była już w mieszkaniu, ale w sypialni. Tutaj następne drzwi. Ogólnie tu mamy garderoby zrobione. O, tego to ja nawet nie widziałam. Ale jak przyjechałam, to dopiero się o tym dowiedziałam. A mieliśmy już kupioną szafę. Tutaj druga. No ale trudno, coś tam możemy zawsze włożyć oprócz ubrań. Tutaj mamy komodę. I taki widok z okna. Wychodząc z sypialni, mamy kuchnię. Kuchnia jest wielka. I najlepsza część, czyli salon. Najbardziej mi się podoba chyba. I tam też mamy ukryte pomieszczenie, ale zasłonięliśmy kanapą i nie ma. To okno będzie wymieniane. Jeszcze nie wiemy kiedy, bo to przez właściciela. A widok z okna wygląda tak. Za tymi drzewami jest fiord, ale niestety go nie widać. No i najlepsza rzecz w tym pomieszczeniu. Ogrzewacz na nogi. I ostatnim pomieszczeniem jest łazienka. Tylko w łazience nic totalnie nie ma, bo no nie zmieściły się rzeczy do łazienki i do auta po prostu. Więc wszystko jest tak nawrócane. Tu będzie całkiem inaczej wyglądało. Także to tyle z łazienki.